Manifest to jest takie pierwsze podstawowe narzędzie projektowe, z którego ja korzystam w pracy nad projektem. W mojej wersji niesformalizowane, to znaczy to jest taki moment, w którym na początku projektu próbuję ustalić, po co to w ogóle robimy, o co chodzi, na czym nam zależy, jakie są wartości, które chcemy w danym projekcie wyzwolić czy przekazać. I to jest bardzo różne. W zależności od tego, jaki typ projektu i z kim jest robiony, to te wartości mogą być skrajnie odległe. Taką wartością, którą chcemy przekazać, może być, chcielibyśmy uruchomić społeczność, zorganizować społeczność, dać im narzędzia do tego, żeby mogli coś robić, żeby na przykład mogli uwalniać książki, albo żeby mogli zbierać informacje o lokalnych zabytkach i przekazywać je innym osobom. To jest bardzo ważne, żeby tego typu wartości, tego typu rzeczy, na których nam zależy faktycznie podczas realizacji projektu, mieć gdzieś spisane. I to jest bardzo ważne, że to nie jest wyryte w kamieniu, ale żeby to się ma zmieniać, ale żeby to było spisane, żeby to był taki odnośnik, którego używamy podczas prac projektowych. Najważniejsze to jest, gdy podejmujemy już decyzje projektowe. Konkretne decyzje, zwłaszcza gdy musimy je zmierzyć z budżetem, z harmonogramem, w trakcie wykonywania projektu na przykład. Jeżeli zbliża się deadline, kończy nam się czas, kończą nam się pieniądze i musimy wybrać, co zrobimy z tym budżetem, który nam pozostał. Wtedy wartości i ten manifest przydaje się do tego, żeby móc dobrze ocenić, co wybrać, ponieważ czasem jest tak, że łatwiej jest pójść jedną drogą, ale ta droga nie przybliża nas do celu. Na przykład, jeżeli w tych wartościach, które sobie spisaliśmy na początku, mówimy, że chcemy dostarczyć jakościowe treści, które będą faktycznie wysokiej jakości, lepsze niż to, co jest na rynku, to w momencie, gdy zbliża się termin i musimy podejmować decyzję, łatwo jest z tego zrezygnować i powiedzieć, ok, zróbmy po łebkach i nie skupiajmy się na tej jakości, ale zróbmy więcej, to będziemy mieli więcej materiału na start. I manifest w takim wypadku pomaga podjąć dobrą decyzję, ponieważ w takim przypadku mamy dwie możliwości. Albo mówimy nie robimy tego po łebkach, bo uznaliśmy na początku, że naszą wartością jest to, żeby to było jakość, żeby te rzeczy były wysokiej jakości, wysokojakościowe, albo mówimy, ok, to jednak nie jest nasza wartość. Jakby to wydawało nam się na początku, że na tym nam zależy, ale w toku prac okazuje się, że nie, to na tym nam nie zależy i można to z tego manifestu po prostu skreślić, ale musi być to świadoma decyzja. Głównie po to, żebyśmy się nie oszukiwali, że tak, mamy w wartościach wysoką jakość, ale w faktycznych działaniach o tej jakości zapominamy. Jak do takiego manifestu podejść? Po prostu na samym początku, zanim zaczniemy jeszcze jakiekolwiek prace, zastanówmy się faktycznie, po co to robimy. Czy wypiszmy wszystkie rzeczy, dla których uczestniczymy w danym projekcie. Oczywiście pomijając fakt, że lubimy jeść i być opłacani, ale gdybyśmy mogli wybrać coś innego, to dlaczego robimy akurat to? I w zależności od tego, w jakiej organizacji pracujemy, to te cele będą różne. Ale ważne, żeby je wypisać, żeby wiedzieć, od czego w ogóle zaczynamy, żeby nie było tak, że za pół roku okaże się, że projekt, nad którym pracujemy, kompletnie nie sprawia już nam frajdy i właściwie nie wiemy, po co go ciągniemy, ponieważ seria decyzji, które podjęliśmy na samym początku, sprawiły, że ten projekt nie jest tym, nad czym chcemy pracować. I właśnie żeby to zapewnić, temu służy manifest. Manifest nie powinien być długi, to jest dosłownie kilka punktów. Oczywiście tak długi, jak potrzeba, ale to nie jest mission statement, to nie jest misja organizacji. Tam nie stosujemy okrągłych słów, nie próbujemy niczego tłumaczyć, nie zastanawiamy się, dlaczego dane rzeczy są dla nas ważne. Po prostu staramy się je wypisać. Zawsze tak jak ja to robiłem, zawsze to była lista punktowana tych wartości, tych celów, tych rzeczy, na których nam zależy. I to nie może być moim zdaniem więcej niż jedna strona A4 i to wielkim drukiem. Też dlatego, że manifest warto
on ma sens tylko wtedy, jeśli pracuje. Dlatego ten manifest, jak zresztą wszystkie inne narzędzia pomocnicze przy projektowaniu, one mają sens tylko wtedy, jeśli z nich korzystam na co dzień. Czyli taki manifest, jak już go wytworzymy, to warto, żeby on wisiał, żeby był wydrukowany we wszystkich tych miejscach, w których myślimy o projekcie, w których pracujemy nad projektem. Ważne jest, żeby to było na tyle zwięzłe, żebyśmy szybko byli w stanie sobie to przypomnieć i na tyle rozpowszechnione, żeby nie było tak, że wyprodukowaliśmy to i to idzie do szuflady i już więcej do tego nie wracamy. Jeżeli tak to zrobimy, to oczywiście ma to jakąś wartość, bo trochę o tym pamiętamy, ale zdecydowanie większą wartość ma to wtedy, gdy wywieszamy to na ścianach. Też dlatego, że gdy codziennie się z tym oswajamy, to osoby, które nie do końca zgadzają się z tym, co tam jest napisane, mają szansę, żeby powiedzieć, nie, wiecie co, zastanowiłem się i ten punkt to jednak nie. Jednak nie zależy nam na tym, żeby być numerem jeden w Polsce. To nie jest cel sam w sobie.